Składaliśmy wniosek do Ministerstwa Rodziny i Polityki Rodzinnej o dofinansowanie budowy żłobka, który planujemy właśnie na Zatorzu. Przypomnę, że 5 875 tysięcy dostaliśmy z Funduszu Inwestycji Lokalnej, to z budżetu państwa, które przeznaczone są w budżecie na budowę kompleksu żłobka i przedszkola, ale również złożyliśmy wniosek do programu Maluch i z tego programu dostaliśmy 1 800 tysięcy. Bardzo się z tego powodu cieszę. Cała inwestycja to około 11 milionów złotych i to pozwoli nam na uruchomienie tego przedszkola. Myśmy analizowali różne formuły i metody, którymi możemy realizować i oczywiście została wybrana taka konstrukcja modułowa, która w sposób najszybszy, a jednocześnie przy zachowaniu wszystkich wymogów i reżimów energetycznych i ochrony środowiska powoduje powstanie tego typu obiektów. Jest to propozycja, myślę, która będzie cieszyć mieszkańców Zatorza, bo w tej dzielnicy ta inwestycja powstaje.